Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Wyroki na Chrystusa spadają do dziś dnia. Winien jest śmierci. Świat wyrzeka się Chrystusa. Nie znam człowieka tego. I jest w tym małoduszności, wyrachowania. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na ramiona swoje. Własny ciężar krzyża. Wszystkie kamienie, bluźnierstwa, żarty i kpiny na głowę Chrystusa. Wieki męki Chrystusa. Czy nie ma tu mojego kamyczka? Stacja trzecia. Jezus upada pierwszy raz pod krzyżem. Upadek Chrystusa, radość gawiedzi ulicznej. Niepowodzenia, trudy i męki Kościoła. Radość dla nieprzyjaciół Jego. Stacja czwarta. Jezus spotyka matkę swoją. Jezus i Maryja, tych dwoje złączył Bóg już w raju. Nazaret, Betlejem, Kalwaria to dalsze etapy wspólnej drogi. Wszystka nienawiść spadająca na Chrystusa jest udziałem Maryi. Wszystka chwała jej Syna przeozdabia Matkę. Stacja piąta. Szymon pomaga dźwigać krzyż Chrystusowi. Wszystkie Szymony Chrystusa to Ojciec Święty, biskupi i kapłani, zakonnicy, wierni katolicy wspierający Chrystusa. Ich słabości i winy niekiedy utrudniają pochód Chrystusowi, ale Chrystus odmienił Szymona w drodze. Proszę, by i mnie odmienił. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Chrystusowi. Devotus femineus sexus jest pociechą Chrystusa. Weronika ma swoje córki duchowe. Ileż kobiet broni Chrystusa w rodzinie wobec mężów i synów. Ale jest rzesza kobieca, która już nie ma na sobie oblicza Chrystusa. Zatarło się. A może wyszło z pamięci? Stacja siódma. Jezus drugi raz upada pod krzyżem. Ponowny upadek. Doznana łaska jest zniszczona. Recydywiści, ciężki grzechu, bo doznali przebaczenia. Chrystus ostrzegał uleczonego w sadzawce owczej, by nie grzeszył więcej. Aby się coś gorszego nie przytrafiło. Stacja ósma. Jezus pociesza niewiasty jerozolimskie. Obrona dzieci, którym wyrywa się Boga z serca. Straszne kary na bogobójców. Kamień młyński. Niebezpieczeństwo niewiary w rodzinie. Dziś tak częste. Lęk, wyrachowanie, niedbalstwo. Stacja dziewiąta. Jezus upada trzeci raz pod krzyżem. Walka z Chrystusem wywołana nie słabością i nie wiedzą, ale wielką nienawiścią. Uprosić dla nich wielką miłość, oby Chrystus zapłacił za nienawiść miłością. Stacja dziesiąta. Jezus z szat zewleczony. Chrystus odarty, Kościół odarty. Wielkie grzechy świętokradców i grabieżców dobra Kościoła. Patrimonium pauperum. Stacja jedenasta. Jezus do krzyża przybity.
straszna tajemnica Kati w swej ohydzie, a z drugiej strony potrzeba, aby to ucierpiał Syn Człowieczy. Felix culpa zło, grzechu i łzy pokuty i miłości. Stacja 12. Jezus na krzyżu umiera. Znak krzyża w chwale. Chcę widzieć wszędzie krzyż. Bronię praw krzyża do czci. Stacja 13. Jezus krzyża zdjęty, na łonie matki złożony. Jezus wrócił na łono matki. Ciało Chrystusa okaleczone to ciało mistyczne Chrystusa, Kościół. Odtąd wszyscy pobici przez grzech mają prawo do spoczynku w ramionach ucieczki grzeszników. Stacja 14. Jezus do grobu złożony. Ucichnie wszystko. Najwięksi nieprzyjaciele zmilkną. Grób im zamknie usta. Wspomnij Chryste na nich, by zanim grób ich ogarnie, oddali ducha swego w ręce Ojca. Chwała Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jako było na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.